Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dark Souls 3. Ja jestem Sarge i zanim udamy się do nowej lokacji, czyli na ofiarną drogę, aby ją zacząć eksplorować, to jeszcze chciałem małą zaległość nadrobić z poprzedniego odcinka. Oh, Champion of Ash, do you wish to hear a tale? Mianowicie nie pokazałem Wam ostatnio, jakie przedmioty są tutaj do zakupienia u tej kobiety. No i jest tylko jeden pierścień świętego, który pozwala na dostrojenie dodatkowych czarów, czyli mi akurat za bardzo się nie przyda. Żeby w ogóle móc czary dostrajać, to potrzebuję zwiększyć, zdaje się, że inteligencję albo wiarę. Zresztą oba te tak naprawdę wskaźniki muszę mieć większe, bo potrzebuję też jeszcze talizmanu, który też tam wymaga ileś punktów konkretnej zdolności. Im dłużej gram, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że raczej nie będę w ogóle pakował właśnie w te dwie zdolności, no chyba, że jeszcze zmienię zdanie, ale tutaj, żeby w ogóle móc właśnie podstawowych czarów używać, to musiałbym naprawdę dużo tych punktów zainwestować. Znaczy, kilka punktów, z 5-6 punktów na podstawowe czary, a to wiąże się już z jakimiś 30 tysiącami dusz, a z każdym kolejnym poziomem jest ich coraz więcej przecież. Więc wolę jednak te dusze wykorzystać na atrybuty, które mi bardziej się przydadzą. A i tak, te podstawowe czary w ogóle na nic się w tej grze zdadzą. Po prostu, żeby czarować, to trzeba od początku rozwijać postać w tym kierunku. A też nie da się we wszystkim wyszkolić danego bohatera. Aha, tak co? Tutaj jednak, zanim jeszcze udamy się na ofiarną drogę, to chciałbym rozpocząć transpozycję i wydobyć sobie to lewe oko pontyfika, bo tak jak już ostatnio mówiłem, możemy jeszcze wielki młot Worta z tej duszy Worta wydobyć, ale i tak go nie będę wykorzystywał, więc zdecyduję się właśnie na ten pierścień, który z tego co mi pisaliście wcale nie jest tak dobry, jak wskazuje na to ten opis, to znaczy on teoretycznie odnawia punkty życia wraz z każdym kolejnym atakiem, ale jest ten opis trochę niedokładny, to znaczy nie ma informacji o tym, że owszem, z każdym kolejnym atakiem odnowimy troszeczkę życia, naprawdę niewiele z tego co pisaliście, ale też tylko wtedy, jeśli wykonamy cały ciąg kilku ataków z rzędu w krótkim czasie, więc to nie zawsze jest w takim razie możliwe, no ale mimo wszystko trzeba będzie ten pierścień założyć, póki co ruszajmy do tego ogniska na ofiarnej drodze. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, najpierw sobie załóżmy jeszcze ten pierścień zamiast tego, który zwiększa odporność na krwotoki i zobaczymy, na ile to będzie faktycznie regenerowało zdrowia. No wiadomo, że to też nie mogło być za bardzo ułatwiające rozgrywkę, ale w ogóle zobaczymy, czy jest sens to właśnie zakładać na dłuższą metę, jak to będzie widoczne, te regenerowanie zdrowia, ale tam pisaliście, że to regeneruje 60 punktów życia, a to jest tak malutko, że praktycznie tego nie widać. No cóż, nieważne. Tymczasem ruszajmy sobie tutaj na nową lokację. Mamy już pierwszego... Wow! Pierwszego przeciwnika! Kurde! Co za ataki! Transformuje się, kurde, w taką formę. Nieźle, naprawdę nieźle. Tutaj mamy jeszcze wejście na górę. Już, kurczę, nowa lokacja. Nie witam niezbyt miło. Przed tobą kłamca. Tam w ogóle na dół mamy zejście do kolejnego przeciwnika. Tego to akurat możemy zaskoczyć trochę. Proszę bardzo, o to chodziło. Pilnowałeś czegoś. Kamień pokutny. Zobaczmy sobie, cóż on takiego właściwie daje. Tylko, że tutaj go nie widzę. O, to będzie to. Cofnij zaklinanie broni. Klejnot to jest przekształconego tytanitu, znany też jako surowy kamień. Cofa zaklinanie broni, potrafi cofnąć efekty zaklinania bez zmniejszania poziomu wzmocnienia. No, wbrew pozorom może to być całkiem użyteczny przedmiot, bo czasem jak zaklniecie broń, to później się okaże, że jednak wcale nie chcecie jej w ten sposób zakląć i możecie właśnie taki efekt zaklęcia broni po prostu wycofać. To jest bardzo użyteczne w takiej sytuacji. Co my tu dalej mamy? Dusza nieznanego podróżnika. No, widzę, że już pierwsze rozgałęzienie. Tutaj mamy dwóch tych przeciwników, kurde. Najpierw zejdźmy tutaj. Znowu mamy tego.
Kurde, najgorszy jest ten jego skok. Mogę wprawdzie próbować go zaspamować atakami, ale to nie zawsze tak dobrze działa. No ale okej, udało się. Tutaj nie ma zejścia. No, raczej nie za bardzo. Tam w oddali jest teoretycznie jakiś przedmiot, ale... Tak, jasne, spróbuj skok. A nie mi się śni zabijać się w tym momencie tutaj. W taki bezsensowny sposób. No i dobra. Tutaj spróbujemy zajść ich... Nie no, po cichu się nie da, bo mnie zauważy ten drugi, ale... Żebym chociaż jednego zaspamował atakami. Dobra. Spadamy, spadamy. O to mi właśnie chodziło, żeby jednego załatwić, a później z drugim zawalczyć jeszcze. No i pięknie. O to chodziło. Tam jest jeszcze jeden koleś, kurde, co on za ataki wykonuje. Wygląda mi to na jakieś zatrucie, ale też trudno powiedzieć. Okej. Okay. Jeszcze kurde słyszałem gdzieś. O kurde, na górze! Słyszałem właśnie jakiegoś przeciwnika, który tutaj jeszcze idzie. Faktycznie. Ajajaj, kurde. Już broń oburęczna automatycznie zużywa więcej staminy. To już szaleńcze te ataki są jego. Strasznie niebezpieczne, trzeba przyznać. Okej, okay, zregenerowane zdrowie. Zobaczmy jeszcze po tej stronie. No, aż się prosiło, żeby coś było ukryte za drzewkiem, ale nie tym razem. Tam mamy przeciwnika, jakiś przedmiot, ale... Mam nadzieję, że jakoś inną drogą się tam dostaniemy, tak czy siak. Dobra, co my tu jeszcze mamy dalej? Póki co, droga dość prosta. Jezu, mamy jednego. Póki co droga dość prosta, to znaczy... Nie sposób tu się na razie zagubić, ale... Zapewne już niedługo. Ten kolej zamierza mnie atakować. Kurde, nie trafię go. No jasny gwint, dobra. Chodź tu. Przywołam go trochę łukiem. Widzicie, on też się zamienia. O Jezu, to już. Już tutaj przyszedł. Szybki jest, trzeba mu przyznać. I gin teraz. No. Bardzo dobrze. Tu jest jeszcze przejście. Przed tobą twardy wróg. Okej. Okay. Dobra, chciałem zabrać przedmiot, ale może lepiej nie. Może dopiero później. Skoro twardy wróg, no to na otwartej przestrzeni powalczmy. Kurde, co ty robisz? Dodał sobie pewnie obrażeń. Albo raczej dodała, bo to jest kobieta. Widzę. Ależ ma kurde. Nawet nie wiem, co to jest. Jakiś tasak? Trochę przesadziłem. Gin, tak jest. Bardzo ładnie poszło. Jakoś zauważyłem, że ostatnio coraz częściej... O proszę, mamy przedmiot. Że ostatnio coraz częściej używam broni trzymanej oburącz, by te obrażenia były większe, ale wtedy jest oczywiście większe ryzyko, że nie możemy się tak dobrze bronić bez tarczy. Otrzymaliśmy nóż rzeźnicki, zobaczmy sobie. Rzeźnicki nóż z nadzwyczaj wielkim ostrzem używany przez szaloną kobietę, którą napotkać można na ofiarnej drodze. Celne trafienia nim przywracają punkty życia. No proszę, kolejny przedmiot, który teoretycznie nam te punkty życia przywraca. Jedna z mieszkanek osady nieumarłych zasmakowała w ludzkim mięsie i z radością raczyła się jego skrawkami. Umiejętność naostrzenie. Po naostrzeniu nóż przywraca więcej punktów życia za każde trafienie. No kurde, naprawdę ciekawe. O proszę, a to jest ten przedmiot, to jest ta broń, o której pisaliście, że skaluje się z siłą na A. Tylko że jest jeden problem, że on wymaga ten nóż rzeźnicki aż 24 punktów siły, żeby go używać efektywnie.
więc jeszcze mi brakuje 5 punktów. To dzięki, że mi napisaliście już wcześniej, żebym sobie pakował w tą siłę. No i coś mi się wydaje, że faktycznie tej broni poużywam. Ja właśnie na coś takiego czekałem. Na coś takiego, co bardzo dobrze się będzie skalować się z siłą. To przecież po ulepszeniach będzie pewnie skalowanie na S nawet, czyli na najwyższy poziom skalowania. I nawet, kurczę, widzę, że wcale nie jest jakiś wolny ten nóż. Proszę, nie jest źle naprawdę. Kurde, to już się nie mogę doczekać. Teraz będę za wszelką cenę właśnie pakował w tą siłę, żeby nagromadzić wystarczającą ilość punktów. No i zobaczymy. Mamy topór rozbójnika. Może jeszcze najpierw sprawdźmy inne przedmioty tutaj. Wolę się wyleczyć. O proszę, cały zestaw uzbrojenia rozbójnika mamy. To super. I jeszcze tutaj na końcu. Bliźniacze sztylety rozbójnika. Dwa rodzaje broni tego właśnie rozbójnika otrzymaliśmy. No okej, to oczywiście pokażę wam teraz właśnie całe uzbrojenie. Kaptur rozbójnika, cudzoziemskiego kroju kaptur. Należał najpewniej do rozbójnika, który trafił w końcu na silniejszego od siebie. W obcych krainach nieumarłych wypędzano, by służyli innym za przestrogę. Żywych, którzy jej nie wysłuchali, również spotykał taki los. Bardzo fajnie. Okej, no raczej na minus te statystyki tutaj widzę. Opis identyczny praktycznie, jak wcześniej, więc nie będę ponownie tego samego czytał. Okej, rękawice to samo. I spodnie. Dobra, to jeszcze te bronie zerknijmy sobie. Bliźniacze sztylety rozbójnika. Para sztyletów, które często widać w rękach rozbójników pewnej dalekiej krainy. Przy oburęcznym używaniu właściciel trzyma po ostrzu w każdej ręce, co pozwala na różne ataki, w których bierze udział lewa ręka. Też nie spełniam wymagań, ale zerknijmy. Wow, w ogóle inny styl. W ogóle inny styl mamy właśnie tego stroju. Czekajcie, czy to był w ogóle, czy to było to nakrycie? No właśnie, coś mi nie grało. Kaptur. Teraz jest ok, proszę bardzo. W ogóle mi nie pasowało, że miałem taki hełm do tego stroju. Powiem wam, że pochodzimy może troszkę na próbę. Znaczy, nie zamierzam raczej z tego korzystać, ale żeby wam trochę też pokazać. Tymczasem te sztylety naprawdę są malutkie dla takiego typowego złodzieja. I patrzcie, kiedy mamy broń oburącz, to faktycznie mamy 2 sztylety. No też, zdecydowanie nie broń akurat pode mnie. To trzeba przyznać. I jeszcze był ten topór rozbójnika. Topór rozbójników z obcych krain, zaskakująco trwały topór wojenny, który wymaga więcej siły niż standardowe egzemplarze. A rzeczywiście, w porównaniu do zwykłego toporka wojennego, to jest też lepszy. Ja przypominam ten topór wojenny Głemin, który zadaje dodatkowe obrażenia od mroku i wciąż go jeszcze nie ulepszyłem. Wciąż walczę najbardziej podstawową bronią w grze. Kurczę, podoba mi się wygląd tego. Kompletnie inny styl. Tam mamy przeciwników. Tutaj się wracamy, jak rozumiem. Odłamek tytanitu. Ach, coś niezwykłego. Tak, tutaj się ewidentnie wróciliśmy. Ciekawe, czy tam na dole będę też eksplorował, czy to po prostu jest tylko i wyłącznie spadek w przepaść. No, na pewno nie będę tego sprawdzał, to znaczy nie będę tam skakał, bo się zabiję od razu. Ale okej, czyli tutaj jest jedyna droga w tym momencie. Powróćmy sobie do mojego toporka. I zaczynamy z kolejnymi. Okej. Kurde, jest kolejny. Tam są następni jeszcze z tyłu. I znowu mamy tego maga. Maga, szamana, cokolwiek, kurde. Najważniejsze, że nie chcę wpaść w ten jego fioletowy obłok. Co to nie? Aj! Trochę w złym momencie zaatakowałem. Patrzcie, jakie to jest agresywne, kurde. Ale dobra, poradziłem sobie. Tyle tylko, że to jeszcze nie wszyscy, bo tam widziałem jeszcze jednego. Przydałoby się ich właśnie tak zabierać do siebie. O kurde, dwóch jest nawet. To pięknie.
Przydałoby ich zabierać... Ojejku, we dwóch wejdą, kurde. Chciałem ich zabrać bardziej pojedynczo, no ale okej. Tak też będziemy musieli sobie poradzić. Kurde. Zabrakło raz uderzyć. Ale jazda. Dobra, spokojnie. Czekajcie, gdzie był powrót? Jezu, jeszcze jeden. Tutaj trzech było jeszcze. Ale jazda, musimy się wycofać i się wyleczyć. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Obrywajcie, dobra. Do tyłu, do tyłu. Skubane. Zresztą obrażenia zadaje. Zwłaszcza w takiej grupce. Okej. Ale ich załatwiłem sprytem. Pięknie. No ale trzeba przyznać, że było naprawdę gorąco, jak tutaj zaatakowali we trójkę dosłownie. Lećmy w takim razie. Ciekawe, czy jeszcze są kolejne. Poza tym tutaj. Nie, ale widzę, że nie. Dobra, to ja w takim razie lecę właśnie na niego. Zaatakować go szybko. Dobra, udało się. No wreszcie trochę spokoju i czas, żeby się rozejrzeć, bo w momencie, jak kurde jestem atakowany przez taką grupę, to od razu mam wrażenie, że wiele rzeczy pomijam, bo jestem zajęty walką, a nie eksplorowaniem. Mamy żar. No proszę, tam jest zejście. Powinienem chyba zeskoczyć. Nie powinno być problemu. Spróbuj skok. Jasne. Kolejny troll. Dałbym mu teoretycznie łapkę w dół, ale... Znaczy, oceniłbym tą wiadomość jako słabą, ale i tak wtedy się powiększy ocena. Co może później tylko wprowadzać w błąd innych graczy, więc w takich sytuacjach wolę w ogóle nie oceniać, niż oceniać negatywnie. Bo tam widzieliście, było 15 ocen, ale całkiem możliwe, że większość tych ocen to są oceny negatywne, a my tego i tak nie widzimy. I ktoś się może zasugerować, że jest dużo ocen, zaskoczy tam i się zabije. Dobra, czyli tam mamy też... Ale to jest chyba to zejście z tej strony po prostu. Tak mi się wydaje. Spróbuj skok. No tutaj możemy to pozytywnie ocenić jak najbardziej. Dobra. No, bo szaleję, kurde, z tym strojem, mimo że daje mi to ogólnie mniejszą obronę. Okej. A, czekajcie, tam się kryje drugi piesek. Jakie sprytne, co? Dobra. Trzeba będzie ich tutaj pojedynczo zabrać do siebie. Bo to może być niebezpieczne. Dobra, spokojnie. Wow! Przez pomyłkę wcisnąłem przycisk odpowiedzialny za okrzyk bojowy, ale i tak wyszło na moje, bo się odbił ten pies ode mnie. Tylko załatwiłem. Okej. No, trzeba przyznać, że niezła pułapka tutaj była, aż zrobię faktycznie notatkę, bo trzeba tutaj uważać. Zwłaszcza, że tu jest jeszcze ta przepaść. Dobra, wiadomość. O właśnie, i przy okazji pokażę wam jeszcze inne formaty notatki, bo tego też wam do tej pory nie prezentowałem, a można też jeszcze bardziej rozbudowane notatki zostawiać. Wciskamy tutaj Y na padzie od Xboxa albo trójkąt na padzie od PlayStation. I patrzcie, możemy dodawać jeszcze gesty do wiadomości i jeszcze właśnie takie jakby dwuczłonowe wiadomości. I teraz może nawet spróbujemy taką właśnie kombinację zastosować. To znaczy tak. Weźmy przed tobą, co tutaj będzie dobre. Przed tobą zasadzka. I teraz patrzcie, mamy jeszcze spójniki. I na przykład uważaj na i przepaść by się przydało. Tylko, że gdzie teraz może być przepaść? Geografia. Wiecie, żeby też uważali ludzie na to, że można spaść jeszcze. Tam była teoretycznie dziura, no to możemy też to dać ewentualnie. Wyjdzie na to samo. Dobra, no to żeby już nie szukać godzinami, to weźmy coś takiego. I jeszcze właśnie możemy gest jakiś dodatkowo zostawić. Wskażmy przed siebie, że tam jest właśnie pułapka.
przed graczem. I teraz patrzcie, jak ktoś sprawdzi, to mamy nie tylko notatkę, ale i właśnie pokazane, że tam jest ta pułapka. I takie właśnie bardziej rozbudowane notatki też można tutaj jak najbardziej zostawiać. Czyste szczęście. Pierścień Morna. Jeszcze tutaj mamy coś. Święta Księga Braillem Skarimu. Czyli to będzie dla tamtej kobiety niewidomej. Nie myślałem, że tak szybko to uda się odnaleźć, a tutaj proszę. Mieliśmy właśnie jej to zanieść. Tylko czekajcie, gdzie to będzie? No właśnie, w przedmiotach kluczowych. Pisany Braillem święty tom Skarimu, pełen zaawansowanych cudów. Daj go bajarzowi, by nauczyć się zaawansowanych karimskich cudów. Tradycją białej drogi jest pokładanie wielkiej wiary w słowach ślepców. Tomy pisane Braillem nie są niczym niezwykłym w tamtym miejscu. No i jeszcze ten pierścień chciałem zerknąć. Zniekształcony pierścień rycerza Karimu wzmacnia cuda. Morn służył bogini Kajcie, a później pozostał apostołem arcybiskupa. Nie szczędzili razem sił, by ulżyć w cierpieniach wszystkim potrzebującym. Dobra. Czyli ewidentnie tutaj przedmioty też dla magów. I okej, czyli tutaj wrócimy się po prostu, jak rozumiem, tak? Dokładnie. Fajnie, fajnie to wszystko się na razie zapętla. Nic, zdaje się, tam nie pominąłem, więc możemy ruszać dalej. Zobaczmy, co po tej stronie. Ale powoli muszę chyba wracać do mojego starego zestawu uzbrojenia. O, proszę, mamy ognisko. Poczekajcie, też sobie zostawmy jeszcze jedną notatkę. Bardzo podstawową, ale korzystającą właśnie z tych dodatkowych szablonów. Czyli przed tobą ognisko damy. I zróbmy coś bardziej takiego humorystycznego, powiedzmy. Przed tobą ognisko, więc... Co by to było dobre? Więc wiwat dla... Coś takiego pozytywnego. O! Więc wiwat dla życia. I jeszcze damy jakiś gest... Typu hura, proszę bardzo. Może komuś się zrobi mile, jak to zobaczy. Przed tobą ognisko, więc wiwat dla życia. I proszę bardzo, taki gest właśnie. Może ktoś, jak to przeczyta, to zostawi pozytywną ocenę. Niby, wiecie, taka wiadomość, która i tak niewiele pomaga, bo oczywiste, że jest tu ognisko. Każdy to zobaczy za chwileczkę, ale... Czasem ja sam oceniam pozytywnie wiadomości, które po prostu sprawią, że człowiek jakoś się uśmiechnie po prostu. Mamy zatem ognisko i tutaj dwie postacie, z którymi można najwyraźniej pogadać. Przed tobą miłość. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the Grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way.
No proszę, czyli mieliśmy kolejne informacje o nadchodzących lokacjach najwyraźniej. Tutaj już się powtarza ona. O proszę, błękitni strażnicy i mamy osiągnięcie przymierze. Błękitni strażnicy. No dobra, widzę, że Horace rzeczywiście jest małomówny. Ona jeszcze coś powie na ten temat, więcej niż wcześniej. Nie, już nie za bardzo, ale super, czyli znaleźliśmy znak kolejnego przymierza. Możemy sobie zerknąć. Wyblakły kawałek jagnięcej skóry, ozdobiony motywem mrocznego księżyca i miecza. Wyposaż się w nią, by zadeklarować przynależność do przymierza błękitnych strażników. Kiedy członek Drogi Błękitu jest zagrożony, błękitni strażnicy są na mocy starych paktów i zobowiązani... Po prostu, są na mocy starych paktów zobowiązani przyjąć formę błękitnych duchów i zaoferować pomoc. Po założeniu przyzywanie odbywa się automatycznie. Aha, czyli to są te błękitne duchy. No dobra. To powiem wam tak, skoro jesteśmy przy ognisku, to wróćmy się do kapliczki, bo i tak tam się nie będziemy cofać, a mamy już wrogów wyeliminowanych, więc teraz nawet jak się odrodzili, to i tak tam przecież nie będziemy się wracać. A chciałbym się do kapliczki wrócić dlatego, że moglibyśmy teraz oddać tamtą księgę napisaną Braillem. To co? Nie było jej tutaj wcześniej. You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. No proszę, nie było jej tutaj wcześniej na pewno. I doubt we've much to gain, blessing of the moon. Okej, nic więcej się w tym momencie od niej nie dowiemy, ale fajnie, czyli jak dostaliśmy się do tej nowej lokacji najwyraźniej, to się ona tutaj pojawiła. A tymczasem tu oddajmy tą księgę. Oh, Champion of Ash, welcome back. Daj świętą księgę Braillem z Karimu. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Okej, czyli po prostu mamy kolejne cuda do nauczenia. To już chyba było wcześniej. Mamy jeszcze średnie leczenie. Możecie sobie opisy poczytać. Regeneracja też już chyba była. To też było. To... Chyba również. Albo nie, łzy wyparcia. Pozwala przetrwać, gdy punkty życia spadną do zera. A to ciekawe. Ale patrzcie, wymaga aż 15 punktów wiary. Ja mam tylko 9. Droga do domu to było na pewno. I to jest nowe, tworzy falę uderzeniową. Dobra. Have a pleasant journey. Should I pray? Mimo, że zdaję sobie sprawę, iż nie skorzystam z tego, to zawsze jednak miło, kiedy uda się coś dodatkowego znaleźć. Zawsze jest wtedy to poczucie, że no coś jeszcze odkryliśmy dodatkowego, co teoretycznie można by było przecież ominąć. No i cóż, zakończę w takim razie w tym momencie odcinek, a w następnym będziemy eksplorować dalej tamtą nową lokację, od tego drugiego ogniska oczywiście. Powrócę też wtedy do mojego wcześniejszego zestawu uzbrojenia. Chciałem troszeczkę pograć w tym nowym, aczkolwiek bardziej mi odpowiadają statystyki nadal tej północnej zbroi. Czekam wciąż na coś lepszego od tamtego zestawu, przynajmniej jeśli chodzi o moje wymagania. A kiedy coś takiego znajdziemy, no to zobaczymy z czasem. Na razie to by było na tyle. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie też jakiś komentarz i oczekujcie na następne materiały. Cześć!